Niedziałające krany, brudne podłogi i nieprzyjemny zapach, którego nie możemy pokazać. Tak teraz wyglądają toalety publiczne w samym centrum Katowic. Publiczna ubikacja została otwarta 2 lata temu z myślą o mieszkańcach, gdyż na katowickim rynku brakowało takiego miejsca. Teraz mieszkańcy raczej unikają tej toalety. Toalety na rynku powstały przede wszystkim, bo takie było zapotrzebowanie zgłaszane przez mieszkańców. Potwierdzają to statystyki. Dziennie z toalet, które znajdują się przy pawilonie restauracyjnym na rynku, korzysta aż 4000 osób, więc to zapotrzebowanie naprawdę jest duże. No i niestety tak się zdarza, że kiedy tak dużo osób z nich korzysta, zdarza się, że czasem coś zostanie urwane, czasem coś pęknie. My cały czas na bieżąco wykonujemy te naprawy, tylko w niektórych przypadkach musi to troszkę dłużej potrwać. Czasem sprowadzanie niektórych elementów dłużej trwa, natomiast niektóre elementy są również objęte gwarancją, więc my również z firmą, która wykonywała te toalety, jesteśmy w kontakcie i naprawiamy wszystko to, co się zepsuje. Miasto chciałoby jak najszybciej naprawiać każdą usterkę, ale dopóki mieszkańcy i przyjezdni nie będą dbać o czystość tego miejsca, z toaletami na rynku w przyszłości może być tylko gorzej.